ja jestem Dominik Zonas, w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś wracamy z waszym ulubionym formatem i będziemy mieli cały dzień na niebiesko! Dobra, słuchajcie, chciałem to nagrać po prostu na pasanie, bo skojarzyło mi się z niebieskim kolorem, mieliśmy już. Także wracamy z odcinkami, gdzie robię coś przez cały dzień, albo czasami 24h i jestem w sumie bardzo podekscytowany, także zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał po więcej takich odcinków. Ja piję witaminki i idę się przebrać, bo nie mogę być na różowo. To jest dzień na niebiesko. Nie mam case'a niebieskiego, nie mogę używać telefonu dzisiaj. Bo słuchajcie, jest dzisiaj zimno, więc albo kurtka, albo bluza. Ja mam przecież cały set niebieski dresowy. O, będziemy dzisiaj w dresie, stawiamy na wygodę. Jakby wygoda się liczy. Dobra, słuchajcie, mamy niebieski set, taki jasny, jeszcze wezmę buty niebieskie i będzie outfit na dziś gotowy. Dobra, buciki też już mam wybrane, więc idę się przebrać. Dobra, słuchajcie, outfit gotowy, jestem ready na dzisiejszy niebieski dzień. Dobra, słuchajcie, czas na śniadanie i będzie to pierwszy niebieski posiłek i mam tutaj już jogurt, ponieważ zrobimy sobie granolę. No i musimy do niego dodać niebieski barwnik, więc mam tutaj takie cudo. To jest w płynie, czy to jest w proszku? Nie było otwarte. Nowiutki. Uch, jest w żelu. Okej. To dodamy kropelkę. Dobra, tak szczerze mówiąc myślałem, że ten kolor będzie o wiele mniej intensywny. Czy ja potem będę robić siku i inne rzeczy niebieskie? Dobra, damy borówki, bo borówki są teoretycznie niebieskie. W sensie tak się określa je trochę, nie? Z owoców jest to najbardziej niebieskie, co może być. No i mamy granolę, która nie jest niebieska, ale jest taka jaśniutka, więc jak wymieszam, to będzie wszystko niebieskie. Uwaga, śniadanie gotowe. Powiem wam tak, o dziwo, wygląda to apetycznie. Wygląda to, jakbym poszedł do instagramowej restauracji i zamówił niebieskie jedzenie. Czaryszys. Jaścus, tutaj roboty jakieś robią. Dobra, podczas śniadania zazwyczaj sobie przyglądam, co się dzieje w internecie, więc będę przyglądać, zdjąłem case'a fioletowego. Teoretycznie telefon jest biały, ale pojedziemy kupić case'a, żebym mógł go bardziej używać, okej? Okay? Dziękuję. Dobra, słuchajcie, jestem już ubrany, że teraz czas na morning routine, a tak się idealnie składa, że produkty od marki La Roche-Posay są w kolorze niebieskim, mają opakowania, więc możemy ich spokojnie użyć. Dobra, zaczynamy sobie od umycia twarzy żelem oczyszczającym. Jak mogliście zauważyć u mnie na Insta Stories chociażby, to współpracuję z marką La Roche-Posay już od dłuższego czasu i regularnie używam tych produktów od ponad chyba 5 miesięcy. I to, co ja na pewno zauważyłem, to to, że zmniejszyły mi się zaczerwienienia na twarzy, ale też zmniejszyła mi się ilość niedoskonałości, które gdzieś mi tam wyskakują czasami. Więc słuchajcie, polecam wam gamę Fakler. Dobra, myjemy twarz. Twarz jest umyta, więc teraz ją osuszamy. Ja używam zazwyczaj ręczników takich małych do twarzy i używam ich jednorazowo. W sensie, że jak dzisiaj użyję, to ten już idzie do prania, bo po prostu uważam, że wtedy jest najbardziej higienicznie, więc out. Dobra, drugi krok morning routine to, uwaga, tonik. Ja tonik używam po prostu tak, że daję go na ręce i wklepuję sobie calutką twarz, łącznie z czołem, który jest pod grzywką. I ostatni krok, jeśli chodzi o morning routine z La Roche-Posay, to krem Effaclar Duo Plus, który właśnie też działa bardzo fajnie na niedoskonałości i nawilża skórę. Więc nakładamy go na całą twarz. Także to tyle, jeśli chodzi o moją poranną rutynę. Produkty z gamy Effaclar od La Roche-Posay możecie znaleźć w drogerii Superfarm. Także link znajdziecie jak coś w opisie, a jestem gotowy na dzisiejszy dzień. Tak 100%. Możemy ruszyć na miasto. Dobra, słuchajcie, siedzimy w aucie, ponieważ jedziemy na shopping. Trzeba kupić jakieś niebieskie słodycze, jakieś niebieskie picie, żebym miał co dzisiaj jeść. Myślę, że też zajedziemy do jakiejś restauracji, może znajdę niebieskie burgery, bo kojarzę, że kiedyś były w Warszawie niebieskie burgery albo niebieska pizza. Także ogarniemy sobie to wszystko po drodze teraz. Wiem co jeszcze. Kupimy niebieski spray do włosów, bo tak patrzę w podgląd i tak niby jest tu niebiesko, ale czegoś brakuje. Kupimy niebieski spray do włosów i zrobimy włosy na niebiesko. Ale jazda. Słuchajcie, mam dzisiaj nawet niebieski samochód. Żartowałem, to nie mój. Dobra, idziemy sobie do Rossmana, ponieważ tam mam nadzieję, że będzie spray niebieski do włosów, a później jedziemy właśnie po te przekąski. Jestem głodny, więc musimy jechać na obiad. Mamy tyle rzeczy do zrobienia, chodźmy. Słuchajcie, jesteśmy w samym centrum, więc stwierdziliśmy, że zjemy coś niebieskiego, ale dzisiaj wszystkie rzeczy są zamknięte z niebieskim jedzeniem, więc zrobimy sami w domu. Idziemy teraz po żelki, bo akurat przechodziliśmy obok. Dobra, słuchajcie, bierzemy maliny na kilogram po prostu. Patrz Kasia, ile cudowności. Patrzcie też. Widzisz to człowieku? Widzisz? No. Wiesz co, bo wziąłem jeszcze to, bo ja lubię. Więc ja odgryzę po prostu niebieskie. To dla ciebie. Dzięki. Ale takie dobre. Idziemy na bubble tea. Tam jest. Dobra, ja mam takie pytanie. Potrzebuję czegoś, co będzie niebieskie. Pamiętam, że kiedyś mieliście taki swój w ogóle, jakiś tropical coś tam. Tak, tylko że to był jakby smak taki, wiesz, chyba letni, sezonowy. Okej, okay. A coś się uda tak podobnie do niebieskiego zrobić? Gotowe nie najgorzej. Jakby je połączyć z czymś jaśniejszym? Kurde, kiedyś mieli totalnie niebieski drink, ale mają to jako na lato ofertę i pani mi dała to i to w ogóle nie jest niebieskie, ani trochę. Nie ma niebieskiego jedzenia w Warszawie, Kasia, to jest dla ciebie, bo ja nie mogę. Dzięki. Powiem tak, jeśli mam być szczery, jest mi smutno. Chciałem się napić
zrobić tego, o. I muszę oddać teraz, o, Kasi. Ja zjem żelka. Co jak co, żelki kupiłem bardzo dobre. I nie dość, że kupiłem ulubione, to jeszcze i tak ci muszę połowę oddawać tego żelka. O, ten nie. O, ten jest o smaku niebieskiej maliny chyba. Zaplątałam się. Pyszne. Dobra, moi drodzy, wracamy do domu. Z nami Julia Żugaj. Pozdrawiamy serdecznie. Znalazłem spray, ale jest tylko turkusowy. Czy to się liczy? Może wyjdzie niebieski na moich włosach. Myślę, że tak. Dobra, słuchajcie, mamy pierogi z jagodami. Do tego zrobimy śmietankę, która będzie niebieska, więc wszystko będzie pokryte niebieskim kolorem. W środku są jagody, które też barwią na niebiesko trochę. Idealnie. Nie powiedziałeś, że będziesz gotował? A, i zagotujemy te pierogi w wodzie, która będzie niebieska, oczywiście, tak? Dobra, słuchajcie, lejemy wodę. Będziemy robić pierogi, bo jestem głodny. Trzeba zjeść obiad, także okej. Okay. Więc mamy wodę, dodamy teraz do niej barwnik niebieski. Jedną trzecią łyżeczki, myślisz? Chodźcie, chodźcie. Eliksir słabości. Wow. Cóż, jak ja ugotuję w tym pieroga, to on będzie niebieski. Chyba za dużo tego daliśmy. Dobra, gotujemy. Dobra, słuchajcie, woda się gotuje, więc wrzucamy nasze pierogi. Jestem ciekawy, jak one wyjdą. Ile się je pierogów? Raz, dwa, trzy, sześć. Chcesz, Kasia, trochę? Nie. Nie. Okej. Okay. Rozumiem, że ciebie niebieskie jedzenie nie przekonuje. Nie za bardzo. Dobra, moi drodzy, pierogi są ugotowane, więc teraz je odlewamy. Słuchajcie, są niebieskie? Są. Idealne. Dobra, słuchajcie, bierzemy niebieski barwnik do jogurtu teraz i mieszamy. Będzie niebieski jogurt polany, niebieskie pierogi, wszystko jest niebieskie dzisiaj. Tak jak całe moje życie. Chyba dzień. No dobra, może być dzień. Jest niebieski, musisz go polować. Nie bawimy się w friza. Dobra, uwaga, polewamy. Chciałem to zrobić ładniej, ale... Boskie! Dobra, słuchajcie, mamy niebieski posiłek i kupiłem jeszcze coś takiego. Ja nigdy nie pamiętam, jak to działa, jak to się wstrzykuje. Ale to się jakoś strzela tą kulkę i to się robi gazowane. Instrukcja tu jest. O, dobra, to trzeba zdjąć. Z tego trzeba wyjąć coś. O, to. Teraz tym wstrzykujemy kulkę. Uwaga. O! O! Okej, okay. Możemy teraz pić. Kulka nadaje gaz? Tak, ale strasznie sztuczne. Jak to możliwe? Próbujmy pierogów. Wszystko jest dzisiaj takie sztuczne w tym jedzeniu. Pieróg niczego sobie. Pyszne ugotowałem. Dobra, proszę państwa. Lecimy ze sprayem do włosów. Sprawdźmy, jakie on ma. Jest totalnie niebieskie. Trochę się boję. Dobra, grzywkę może samą. Oooo! Ja bym zostawił tak, bo jest tak fajnie, że to od grzywki idzie. Nie? Zobacz. Tak jakby mi Robert zrobił, wiesz, na grzywce tylko i ja bym podniósł. Fajnie, zostawiam. Żeby nie przesadzić, chociaż raz dzisiaj zróbmy coś ładnie, bo oprócz morning routine i ubierania się to nic tam nie wyszło. Idziemy się pogadać po głowie. Zamknij oczy. Uwaga. 3, 2, 1. Nic się nie zmienia. Łajzo! O, wykorzystam cię do reklamy, patrzcie to. Koszulki dsi.pl to najnowsze, najlepsze. Kolekcja Sweet Life. Ile płacisz za udział w reklamie? Nie płacę. A tu wychodzę. To dziękuję. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na basenie, ponieważ basen jest niebieski. Okej, woda jest przezroczysta, ale jakby są niebieskie kafelki, więc będę pływać. Tylko nie mam niebieskich kąpielówek, więc poświęcę się dla was i założę po prostu spodenki sztrupsowe. Strasznie niewygodnie do pływania. Uwaga, zdejmuję gaz. Słuchajcie, mam też niebieskie koło. Będę teraz spędzać czas na basenie. Jeśli mam być szczery, to pływanie samemu jest trochę nudne, więc wyważę. Ale popływałem, było przyjemnie. Kojarzycie taką piosenkę? I'm blue. Właśnie do tego nagramy TikToka. Najpierw nagram sobie może tak. O. Teraz Kasia, musisz mnie nagrać, ja będę tańczyć tak. Proszę. Dobra, teraz wymyślimy coś innego. Super, to będzie TikTok, podoba mi się. Dobra, i jeszcze ostatnie musimy zrobić. Jak skakuję do wody. Żartowałem. Jak udaję, że skakuję do wody. Będę tam i musisz mnie nagrać, jak skakuję. 3, 4. No i super. Męczyłem się, czas odpocząć. Dzień dobry, moi drodzy. Po krótkiej chillerce i drzemeczce zrobiło się ciemno, jest jakoś późno. Człowiek jest zmęczony, bo człowiek przyleciał wczoraj z Mediolanu, kiedy to nagrywamy jest wtorek. Więc tyle mam do powiedzenia. Generalnie robię gofry, bo jestem głodny. Kolację będę robić gofra, który będzie niebieski. Więc potrzebujemy jeszcze więcej cukru. Gotowe? Kasia, potrzebujemy jajko. Chciałabyś mi podać jajko? Jedno jajo? Nie śmierdzi. Dobra. Podobno jajka jak się zepsuje, to śmierdzi. Chyba nigdy takiego nie otworzyłem. Na szczęście. Aż tak źle? Mhm. Kasia, a chcesz podać wałek? Jak ja nie u ciebie macie wałek? Jaki wałek?
Jakby to był olej. A chcesz podać olej? Dobra, słuchajcie, ciasto jest gotowe, więc teraz dodajemy nasz magiczny składnik, czyli barwnik, żeby ciasto zrobiło się niebieskie. Jest niesamowite, wystarczy dać barwnik i wszystko jest niebieskie dzisiaj. My nie nagrywaliśmy już odcinka 24 na niebiesko. Na niebiesko chyba nie. Chyba nie, ale chyba coś było z niebieskim jedzeniem. Dajemy. Ale to będzie ładny kofer. Za mało ciasta, Kasia. Ty mówiłeś, że za dużo. Jednym się najem. Dobra, słuchajcie, sprawdźmy, czy to się zrobiło. Oj, zaparło. Przypala się trochę. Dobra, bo to jak się spieka, to traci kolor, ale w środku jest niebieskie. Dobra, słuchajcie, tak oto prezentuje się moja kolacja. Nie będę nic na niego dawać, bo już mam dość jogurtu dzisiaj niebieskiego, więc będę jeść suchego gofra i tyle. Także słuchajcie, ja teraz będę jeść sobie gofra i oglądać jakiś film, ale Kasia kazała mi wybrać smurfy, bo są niebieskie. Więc są smurfy na jakimś YouTubie chociażby? Myślę, że tak. Właśnie ja nie wiem, ale najpierw zjem. Obłędna. W ogóle dajcie mi znać, czy chcecie więcej takich odcinków. Ja mogę robić różne kolory, ale niebieskie jest jednak najtrudniejsze, jeśli chodzi o jedzenie. Smurf, lecą. 50 minut smurf ich przygód. Nara! Tak to cicho? Ja się muszę podgłosić. Smacznego!